połowie 2010 roku fotoreporterka Gazety Krakowskiej Ula Olszowska wyszła ze swojego domu w Krakowie i ślad po niej zaginął. Jej ciało znaleziono później w górach. Wiele śladów wskazuje na to, że nie był to wypadek, a za śmiercią fotoreporterki stoją osoby trzecie. Od 10 lat sprawa Uli Olszowskiej pozostaje nierozwiązana. Ula Olszowska uwielbiała górskie wędrówki. Ciało fotoreporterki Gazety Krakowskiej znaleziono w Tatrach. Zdaniem prokuratury zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W tym roku mija 10 lat od tamtych wydarzeń. Koniec grudnia 2011 roku. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu umarza śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Uli Olszowskiej. Zdaniem śledczych najbardziej prawdopodobna jest wersja, że zboczyła ze szlaku, poślizgnęła się lub straciła przytomność, po czym wpadła do potoku. W postanowieniu o umorzeniu śledztwa prokurator napisał, że podjęcie działań będzie możliwe w przypadku pojawienia się nowych, istotnych okoliczności. Połowa 2020 roku. Akta sprawy trafiają do prokuratury krajowej w celu analizy. Nad wydarzeniami sprzed 10 lat pochyla się także krakowskie Archiwum X. Był 28 lipca 2010 roku. Ula niespodziewanie przed godziną 9 zaczęła robić makijaż i pospiesznie się ubierać. Wzięła plecak, który nosiła w góry, zostawiła jednak aparat fotograficzny, z którym się nie rozstawała. Po krótkim pożegnaniu z ojcem wyszła z domu. Świadkami tej sceny byli siostra i dziadek dziewczyny. Adam Olszowski, zaniepokojony zachowaniem córki, zadzwonił do niej. Dziewczyna nie odebrała, jednak po kilku minutach oddzwoniła. Poinformowała, że idzie na rynek główny spotkać się ze znajomym. Dodała, że wróci w godzinach popołudniowych. Ojciec po godzinie 13 raz jeszcze próbował porozmawiać z Ulą. Tym razem bezskutecznie. Jej telefon był wyłączony. Tymczasem o godzinie 10:40 dziewczyna wsiadła do autobusu linii Szwagropol. Miała kupiony bilet do Bukowiny Tatrzańskiej. Nigdy jednak tam nie dotarła. Wysiadła około godziny 14 w Poroninie. Dlaczego zmieniła decyzję o kierunku podróży? Tego nie wiadomo. 24-latka uwielbiała fotografować otaczającą ją rzeczywistość. W jej pokoju można było znaleźć kilka aparatów. Pod koniec studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym przyszła do redakcji Gazety Krakowskiej. Została przyjęta na staż jako fotoreporter. Z opowieści jej najbliższych znajomych i kolegów z pracy wyłania się obraz Uli jako osoby skrytej, tłumiącej swoje emocje, lekko niezdarnej, zamyślonej, upartej, ambitnej, ale jednocześnie nastawionej pozytywnie do ludzi. To była artystyczna dusza. Zachowywała się tak, jakby nie wierzyła, że ludzie mogą być źli, wspomina Piotr Odorczuk, w przeszłości dziennikarz Gazety Krakowskiej. Pamiętam Ulę jako bardzo zaangażowaną w życie uczelni, dziewczynę zawsze uśmiechniętą od ucha do ucha, opowiada profesor Grażyna Borowik-Pieniek, prodziekan do spraw studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jedną z osób, które jako ostatnie widziały Ulę żywą, jest Stanisława Łukaszczyk. Od 44 lat prowadzi pracownię strojów ludowych i haftów w Poroninie. To ostatnia znana nam osoba, która widziała Ulę żywą. Stanęła w progu i zapytała, czy może porozmawiać. Pytała o rzeczy artystyczne, plastyczne, o techniki szycia. Tu, przy stole, rozmawiałyśmy, ale ona w pewnym momencie przeprosiła i powiedziała, że się spieszy, opowiada kobieta. Tuż przed wyjściem z pracowni Ula powiedziała, że jest z kimś umówiona. Z informacji wynika, że odwiedziła pracownię tego samego dnia, w którym opuściła rodzinny dom w Krakowie. 28 lipca.
Pracownia pani Łukaszczyk znajduje się przy ulicy Tatrzańskiej. Ula odwiedziła to miejsce bez plecaka, który zabrała z domu. Z informacji wynika, że Ula Olszowska miała wynająć blisko pracowni pokój jednoosobowy na noc z 28 na 29 lipca 2010 roku. Kiedy gospodarz ogląda zdjęcie Uli, pyta o szczegóły sprawy, po czym sam zaczyna o nich opowiadać. Zapewnia jednak, że dziewczyny nigdy u niego nie było. 29 lipca 2010 roku, dzień po wyjściu Uli z domu, na policję przyszedł Adam Olszowski. Zgłosił zaginięcie córki. Zawiadomił także fundację Itaka, która zajmuje się poszukiwaniem zaginionych osób. Bliscy bezskutecznie próbowali skontaktować się telefonicznie z Ulą. Tymczasem rodzina nie wie, że dziewczyna chciała ich poinformować o tym, że przebywa w Tatrach i jest bezpieczna. Wysłała za pomocą bramki SMS-owej dwie wiadomości. Jedną do mamy, drugą do siostry. Żadna z nich nie dotarła do adresatki. Góry były ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu przez Ulę. Chodziła na wyprawy z innymi. Miała duże doświadczenie w trekkingach. Tydzień przed zaginięciem była na rodzinnej wyprawie na Babią Górę. Adam Olszowski, znając zamiłowania córki, zaczął jej szukać w górach. Jeździł w Bieszczady, Beskidy, Tatry. Rozwieszał zdjęcia i wypytywał napotkane osoby. 2 sierpnia 2010 roku mężczyzna zadzwonił do dyżurnego ratownika TOPR. Poinformował o prowadzonych przez siebie i policję poszukiwaniach. Ratownik poradził ojcu, aby spróbował skontaktować się z poszczególnymi schroniskami. Kilka dni po tej rozmowie, 7 sierpnia, szlakiem od Koziej Przełęczy w kierunku Doliny Pięciu Stawów wędrowała grupa znajomych. Dwóch z nich postanowiło zboczyć ze szlaku i podejść w rejon Siklawy, aby zobaczyć wodospad. Nad brzegiem znaleźli plecak. W środku był m.in. wyłączony telefon komórkowy, karta bankomatowa, legitymacja studencka, krakowska karta miejska. Wszystkie dokumenty wystawione na Urszulę Olszowską. Turyści zanieśli plecak do schroniska. Jego pracownicy poinformowali dyżurnego ratownika TOPR o znalezisku. Nie był to jednak ten sam ratownik, który kilka dni wcześniej rozmawiał z Adamem Olszowskim. 13 września 2010 roku. Do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów dotarł tata Uli. Zostawił w nim fotografię córki. Jedna z pracownic rozpoznała postać i skojarzyła ją z plecakiem przyniesionym przez turystów na początku sierpnia. O tej sprawie zostały więc powiadomione TOPR i policja. Ratownicy wyruszyli w góry. Niedaleko wodospadu Siklawa, w potoku Roztoka, dostrzegli ciało. Z wody wystawał fragment głowy i pleców. Był 15 września 2010 roku. Zwłoki zostały przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Lekarze po przeprowadzeniu badań potwierdzili, że należą do Urszuli Olszowskiej. Prokuratura rejonowa w Zakopanem wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Po kilku tygodniach dochodzenie przejęła prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Śledczy sprawdzili jednocześnie, czy śmierć Uli mogła być efektem samobójstwa lub nieszczęśliwego wypadku. Tymczasem Adam Olszowski na początku października udał się w miejsce, gdzie znaleziono ciało jego córki. Mężczyzna na drugim brzegu potoku dostrzegł pelerynę, która należała do Uli. Sfotografował znalezisko i poinformował o tym prokuraturę. Jednak śledczy przez 2 miesiące od odkrycia ciała Uli Olszowskiej nie przeszukali okolic potoku Roztoka. W 2010 roku żaden policjant nie miał przeszkolenia wysokogórskiego, a zdaniem prokuratury bez niego żaden z funkcjonariuszy nie mógł iść w góry. Okolice miejsca, gdzie znaleziono zwłoki Uli, są popularne wśród turystów. Docierają tutaj nawet kilkuletnie dzieci. Dopiero w połowie listopada zakopiańska policja
zwróciła się z prośbą do naczelnika TOPR, aby ratownicy udali się w góry i przeczesali teren. Do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej w Krakowie pod koniec 2010 roku trafił plecak Uli Olszowskiej, na który natrafili turyści. Były na nim ślady krwi. Na szczotce znaleziono męski włos. Badania DNA ujawniły, że krew i włos należą do jednego z zakopiańskich policjantów. Ten zaprzecza, aby miał coś wspólnego z Ulą. Potwierdza to śledztwo. Jak twierdzi prokuratura, policjant dotykał przedmiotów w sposób niebezpieczny, jedynie rękami, bez rękawiczek. Nie był w stanie odnieść się kategorycznie do tego, w jaki sposób jego ślady zostały pozostawione na niektórych przedmiotach. Z opowieści siostry Uli wynika, że dziewczyna tuż przed zaginięciem czytała książkę Czarna Polewka. W skrócie to historia do dwóch zakochanych w sobie parach, które muszą stawić czoło przeciwnościom losu, jeśli chcą być razem. Jedna z nich w porywie serca postanawia uciec do Zakopanego i tam się pobrać. Przyjaciele i znajomi przedstawiają Ulę jako dziewczynę nieśmiałą w kontaktach damsko-męskich. Przed zaginięciem utrzymuje bliższe relacje z Grzegorzem J. Nic nie wskazuje jednak na to, że są parą. Zdaniem mężczyzny ich znajomość rozwijała się w sposób harmonijny. Przez cały czas pozostawali w przyjacielskich stosunkach. Nie było pomiędzy nimi żadnych kłótni lub innego rodzaju nieporozumień. Dodaje, że z żadnej ze stron nie padły deklaracje uczuciowe, w tym idące w kierunku nadania tym kontaktom bardziej wiążącego i sformalizowanego charakteru. Grzegorz J. ostatni raz spotkał się z Ulą 24 czerwca 2010 roku. Z zebranych informacji wynika, że mężczyzna ze sprawą zaginięcia i śmierci dziewczyny nie miał nic wspólnego. Ula Olszowska zginęła najprawdopodobniej 29 lipca 2010 roku. Od tego dnia przestała m.in. korzystać ze swojego konta bankowego. Wskazywać też mogą na to wyniki sekcji zwłok. Plecak Uli Olszowskiej znaleziono przy wodospadzie Siklawa. Jej ciało znajdowało się 150 metrów poniżej w potoku Roztoka. Było niemal całkowicie rozebrane. Spodnie na ciele dziewczyny były rozpięte i spuszczone poniżej kolan. Peleryna z wywiniętymi rękawami została znaleziona 100 metrów od wodospadu. Oglądamy zdjęcia, które zrobił ojciec Uli. Peleryna jest potargana. Wygląda, jakby została z niej zerwana. Kurtkę i porozrzucane rzeczy Uli znaleziono kilkanaście metrów poniżej miejsca, gdzie znajdowało się ciało dziewczyny. Wraz z nim znaleziono kilka innych przedmiotów, m.in. niebieską czapkę i górski kij. Nie należały do Uli. Śledczy nigdy nie podążyli tym tropem. Sekcja zwłok wykluczyła, że Ula Olszowska mogła zginąć w wyniku upadku z wysokości. Jedyne urazy, jakie potwierdziły badania, to złamanie żuchwy i wybite górne zęby. Powstały one już po śmierci dziewczyny. Obrażenia są nietypowe. Mogły powstać w wyniku ciągnięcia zwłok. Specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie nie wykluczyli, że przyczyną zgonu mogło być utopienie lub uduszenie. Z pisma prokuratora o umorzeniu śledztwa. W konkluzji sekcji zwłok podano, że badania pośmiertne nie pozwalają na określenie przyczyny zgonu pokrzywdzonej. Kiedy informacja o znalezieniu ciała Uli trafiła do mediów, policja odebrała telefon od mężczyzny. Odmówił on podania jakichkolwiek danych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. Chciał podzielić się informacją, że pod koniec lipca 2010 roku przebywał w Tatrach w okolicy Siklawy i słyszał podniesione głosy, w tym głos kobiety. Dodatkowo miał widzieć w tamtym rejonie na szlaku samotną młodą kobietę, a także idącego za nią mężczyznę w towarzystwie małej dziewczynki.
Dorosły miał mieć zabandażowaną rękę i zachowywać się dziwnie. Według relacji dzwoniącego, tajemniczy mężczyzna miał polecić dziecku samodzielne udanie się do schroniska, a sam poszedł w kierunku kobiety. Anonimowy informator zadzwonił do policjantów prowadzących śledztwo trzykrotnie. Wersji, którą przedstawił, nigdy nie potwierdzono. Jednak przypadkiem mężczyzna zdradził szczegóły, które mogła znać tylko osoba wiedząca, co stało się z Ulą Olszowską w ostatnich chwilach jej życia. Śledczy ustalili, że mężczyzna dzwonił z numeru na kartę. Jednak nie zgłosił on operatorowi swoich danych personalnych. Prokuratura uznała, że nie jest w stanie go przesłuchać. Koniec grudnia 2011 roku. Prokuratura okręgowa w Nowym Sączu umarzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Urszuli Olszowskiej. Zdaniem śledczych najbardziej prawdopodobna jest wersja, że młoda dziewczyna zboczyła ze szlaku i podeszła na brzeg potoku Roztoka. Tam miała się poślizgnąć lub stracić przytomność i wpaść do wody. Prokuratora w tej wersji utwierdziła opinia psychologiczna sporządzona przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W dokumencie Ula została przedstawiona jako dziewczyna chaotyczna i mało uważna, co zwiększało ryzyko nieszczęśliwego wypadku. W połowie 2020 roku akta sprawy trafiły do prokuratury krajowej. Śledczy analizują dokumenty. Dopiero po jej zakończeniu będą mogły zostać podjęte dalsze decyzje co do biegu tego postępowania, w tym co do ewentualnego przejęcia postępowania do dalszego prowadzenia, mówi prokurator Ewa Bialik, rzecznik prasowa prokuratury krajowej. Sprawą Uli Olszowskiej zajęli się także policjanci krakowskiego archiwum X. Urszula Olszowska została pochowana na jednym z krakowskich cmentarzy w rodzinnym grobowcu. Wraz z nią spoczęły jej marzenia i plany na przyszłość. Tajemnica jej śmierci, pomimo upływu czasu, wciąż czeka na rozwiązanie. W naszym nowochódzkim studiu dzisiaj gościmy Bartosza Dybałę, dziennikarza Gazety Krakowskiej, który pewien czas temu opisał sprawę Uli Olszowskiej, fotoreporterki właśnie Gazety Krakowskiej. Bartku, dlaczego ta sprawa Cię zaintrygowała, zainteresowała? Przede wszystkim pierwszy raz pisałem o osobie, która jakby była pracownikiem tej samej gazety co ja, czyli poniekąd była mi w jakiś sposób bliska. Nie znałem Uli, ale znam osoby, które ją znały, dużo o niej opowiadały. No i wiele tajemnic było w tej sprawie, no bo mamy do czynienia z dziewczyną, która kochała góry, która czuła się w górach świetnie, bardzo dobrze je znała, świetnie sobie w nich radziła. No i pewnego dnia wychodzi w te góry, no i tam ginie. I to w dość takim nietypowym miejscu. Nie wiemy dokładnie, w którym miejscu zginęła, ale wiemy, gdzie znaleziono jej ciało. W pobliżu szlaku, który był jest bardzo uczęszczany przez turystów. No i co się stało, tak? No, dziewczyna, która, tak jak mówiłem, bardzo dobrze chodziła po górach, ginie w pobliżu szlaku, który jest prosty, uczęszczany przez rodziców z dziećmi. I co takiego się wydarzyło, że ta dziewczyna faktycznie właśnie w tym miejscu zmarła? Dlaczego? Bartku, właśnie w górach ginie wiele osób, zdarzają się wypadki. Dlaczego ten wypadek Twoim zdaniem jest nietypowy? Co w nim jest takiego nieoczywistego, Twoim zdaniem? No nieoczywiste jest to miejsce przede wszystkim, bo rozumiem, że gdyby to były jakieś trudne partie gór, gdyby to był jakiś upadek z wysokości, a wiemy przecież, że sekcja zwłok ten upadek z wysokości wykluczyła, że to była śmierć w wyniku tego upadku. Po drugie, no, miejsce znalezienia tych zwłok, no, górski potok, no wiele jest tu niejasności. Z reguły, jeżeli ktoś ginie w Tatrach, to bardzo często jest tak, że po prostu nawet ciała nie udaje się odnaleźć, bo z reguły to jest właśnie jakiś upadek wysokości w jakąś przepaść,
A tutaj dużo, dużo, bardzo dużo. I samo ciało też, prawda, Uli, ono zostało znalezione w takiej dość nietypowym ułożeniu, ponieważ ona była w wodzie, spodnie były ściągnięte, jej porozrzucane ciuchy były kilkaset metrów wyżej od ciała. Znaleziono tam czapkę, która do Uli nie należała. No, jakby samo się narzuca, że to nie był taki, moim zdaniem przynajmniej, taki standardowy górski wypadek. Dokładnie. No, jeszcze można by sobie wyobrazić, że po jakimś czasie, chodzi mi o rozmieszczenie tych ubrań, tego plecaka, że plecak w innym miejscu znaleziono, ciało Uli w innym miejscu. Spotkaliśmy się z tymi teoriami, że to mogła zwierzyna roznieść po prostu po jakimś czasie te rzeczy, no ale spodnie spuszczone do kolan, rozpięty rozporek, no nie wiem czy... Tak, część rzeczy w ogóle na drzewie, prawda? Część, bo to rzeczy, też... część rzeczy na drzewie, peleryna wywinięta na tą drugą stronę, więc no jakby wszystko się tutaj nie zgadza. No, po prostu nic nie wskazuje z tych faktów na to, że to mógł być po prostu nieszczęśliwy wypadek. No nie wierzę, że Ula zeszła nad potok, potknęła się, uderzyła gdzieś w głowę i po prostu zmarła. No, dużo niejasności i właśnie nic tu do siebie nie pasuje w zasadzie. Bo tu miałeś okazję porozmawiać z osobami, które jako ostatnie widziały Ulę żywą, prowadziłeś swoje dziennikarskie śledztwo. Co tobie udało się ustalić? No problem właśnie polega też na tym, że udało nam się dotrzeć do wielu nowych faktów, ale w tej sprawie jest bardzo mało świadków. W zasadzie mamy kobietę, którą Ula odwiedziła w Poroninie, lokalną artystkę. No mamy ojca, którego można uznać za dobre źródło informacji w tej sprawie. No ale nie był wtedy z Ulą, więc bardzo mało jest świadków. Ja zapytam o tą górską artystkę może. Co właściwie ona ci powiedziała? Jak ona wspomina to ostatnie spotkanie z Ulą? Że Ula przyszła do niej, była bardzo zainteresowana jej twórczością i tak dalej, ale wyglądała na nieco taką zaniepokojoną, jakby się gdzieś spieszyła. Zresztą jak ona już wychodziła od tej artystki, to powiedziała, że jest z kimś umówiona, ale przez całe to spotkanie podobno była taka jakby trochę myślami gdzie indziej, nie była taka spokojna, faktycznie jakby jej się gdzieś spieszyło. No i ten fakt, o którym ta kobieta wspomniała, że miała na sobie męskie spodnie. Więc tu trzeba sobie zadać pytanie, czy Ula faktycznie w te góry pojechała sama, czy ktoś jej towarzyszył, bo wiemy, że to była drobna dziewczyna. Z tych informacji, które zebraliśmy, wynikało, że takich męskich spodni nie miała w swoim asortymencie do wypraw w góry, więc tu już się na tym etapie pojawiają znaki zapytania i ciekawe informacje, które, na których można bazować właśnie w tym dalszym badaniu tej sprawy. To by się też udało dotrzeć do miejsca, gdzie Ula miała nocować w tych górach. Jak zareagowali na twoją wizytę właściciele tego pensjonatu? Co ci mówili? Czy właściciel pensjonatu znał sporo szczegółów na temat Uli? W pewnym momencie nawet niepytany zaczął pewne fakty wyjawiać. Natomiast, no, bo z naszych informacji wynika, że Ula się tam zakwaterowała. On twierdzi, że nie pamięta, aby kwaterowali taką osobę. Natomiast bardzo dużo o Uli wiedział. I wydaje mi się, że to jest takie niewykorzystane źródło informacji. Ja nie wiem, czy on został na którymś etapie śledztwa przesłuchany. Natomiast no, mógłby wyjawić sporo informacji ważnych. Czy ktoś się z Ulą zakwaterował, czy wynajęła pojedynczy pokój, czy dwuosobowy. Czy ktoś jej towarzyszył, nie wiem, przy jakichś śniadaniach, czy ktoś do niej przychodził. No, to nie jest hotel, gdzie większość osób jest w sporej mierze anonimowa, tylko jednak gospodarz z reguły wie, z kim ma mniej więcej chociaż do czynienia i widzi tą osobę na co dzień, tak? Więc wydaje mi się, że no my nie mamy takich narzędzi, żeby wezwać tę mężczyznę na przesłuchanie i żeby nam wszystko ładnie wyśpiewał, ale myślę, że
To jest takie do tej pory niewykorzystane źródło. To zapytam Bartku inaczej. Czy twoim zdaniem ten mężczyzna był z tobą szczery? On mówił prawdę, czy w jakiś sposób, nie wiem, może obawiał się rozmowy z tobą? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że mógł nie mówić wszystkiego, co wie. Trudno było wywnioskować z jego twarzy, czy kłamie, czy nie. Raczej nie był zdenerwowany, nie zaczerwienił się. No, nie wywnioskowałem z tego, że wprost kłamie i próbuje nawijać makaron na uszy i ukrywać coś. Natomiast no, minęło też trochę czasu. Może gdyby tego mężczyznę odwiedzić zaraz po tej tajemniczej śmierci, no to może by powiedział więcej. No trochę się pewnie zatarło faktów w jego głowie, ale no myślę, że warto by było z tym mężczyzną jeszcze raz porozmawiać i może to niekoniecznie teraz my powinniśmy, tylko już ktoś inny. Z tego, co rozmawialiśmy przed naszym tutaj wejściem na żywo, to ustaliliśmy, że pod tekstami na Gazecie Krakowskiej pojawiły się komentarze osoby, która może coś wiedzieć, mogła w tamtym momencie przebywać z Ulą, ponieważ były to komentarze, które dość jakby trafnie, skutecznie opisywały ostatnie jakby chwile życia Uli, jak wyglądał właśnie pobyt w tym pensjonacie. Tobie się udało dotrzeć do tej osoby, która te komentarze pisała? No niestety nie. No, trudno jest dotrzeć do takiej osoby. Myślę, że śledczy też mieliby ewentualnie taką możliwość, choć faktycznie ta osoba, z tego co pamiętam, przedstawia różne scenariusze, różne warianty tego, co mogło się stać. Więc no, z reguły komentarze pod tekstami są dość lakoniczne niejednokrotnie. Po prostu ktoś komentuje dla zabawy, a z tak długim wywodem, no dawno się nie spotkałem, ta osoba podawała jakieś szczegóły, no można sobie wyobrazić, że bardzo się interesowała tą sprawą i zna wszystkie publikacje na ten temat, ale no można pójść też tym tropem, że to faktycznie jest ktoś, kto mógł towarzyszyć wtedy Uli, bo co do tego, że ona z kimś tam była, może nie powiem, że nie ma wątpliwości co do tego, że z kimś tam była, ale no wiele faktów wskazuje na to, że ktoś jej faktycznie tam tego dnia towarzyszył. Z tego co wiem, to też odwiedzałeś dużo mieszkań w Poroninie, gdzie właśnie Ula miała spędzać te swoje ostatnie chwile mieszkać. Czy tobie udało się coś ustalić, coś ci mieszkańcy takiego zdradzili, czego nie ma może w twoim tekście, a co wydaje ci się w jakiś sposób dziwne, intrygujące? No tutaj ta pamięć wśród tych mieszkańców trochę się zatarła na ten temat. No, pamiętają, że takie zaginięcie faktycznie miało miejsce. Zdecydowanie najwięcej wiedziała i miała do powiedzenia ta artystka tamtejsza w Poroninie, która spędziła tego czasu z Ulą dość sporo, obserwowała ją, więc myślę, że warto będzie po jakimś czasie jeszcze tam wrócić, bo może ktoś sobie coś właśnie przypomniał na ten temat, bo tak jak wspomniałem wcześniej, no, sporo nowych faktów udało się ustalić, podać do wiadomości, ale wciąż jest mało ludzi, którzy chcą o tym rozmawiać. Albo nie wiedzą nic faktycznie, albo po prostu nie chcą powiedzieć, albo nie pamiętają. No trudno stwierdzić. Na pewno jest właśnie mało takich osób, które mogłyby dużo tych informacji istotnych dla sprawy przekazać. W tej historii pojawiała się postać mężczyzny, który rzekomo miał widzieć jakiegoś innego mężczyznę, który właśnie w miejscu, gdzie znaleziono Ulę, szedł, miał jakąś zawiniętą rękę, szedł z dzieckiem. Co na temat tej postaci udało ci się dowiedzieć? John dzwonił kilkukrotnie na policję i przedstawiał swoją wersję wydarzeń, że był wtedy w górach, że słyszał jakieś podniesione głosy mężczyzny, kobiety. Wynikało z tego, jakby ta para się kłóciła. Więc ja myślę, że ten mężczyzna ma też jakiś związek z tą sprawą, to znaczy był na miejscu. No, ten, który dzwonił, tak? Tak, ten, który dzwonił, bo wydaje mi się, że no, po co w ogóle miałby dzwonić na policję? Dlaczego miałoby
obcej osobie zależeć na tym, żeby roztaczać jakąś iluzję, coś po prostu tutaj mówić nieprawdę, wprowadzać śledczych w błąd. No, wydaje mi się, że to jest osoba, która może coś wiedzieć na temat tej sprawy. Trudno powiedzieć, jaki był cel tego, że zadzwonił ten mężczyzna na tą policję. Czy chciał trochę oddalić od siebie właśnie w ten sposób jakieś ewentualne przypuszczenia, a może to po prostu jakiś przypadkowy świadek. No, wiemy, że to w ogóle nie jest mężczyzna stamtąd, z Podhala, więc też to by się teoretycznie składało w całość, że Ula też nie jest miejscowa, tak? Mieszkała w Krakowie, przyjechała z Krakowa, on też, może przyjechali wspólnie. No, trudno powiedzieć. W tej historii właśnie mówisz o wspólnym wyjeździe. Jest też ciekawe to, co ja sobie wyczytałem też w twoich tekstach, że Ula miała kupiony bilet bodajże do Białki Tatrzańskiej, natomiast wysiadła z autobusu w Poroninie. Tobie się udało ustalić, skąd taka decyzja Uli, albo co mogło mieć na nią wpływ? Trudno powiedzieć, czy to była też jakaś zmyłka, bo tak de facto, no, już od samego początku Ula jakby nie była szczera i to z najbliższą osobą, tak, z ojcem, bo powiedziała, że idzie się spotkać na rynek w Krakowie ze znajomymi, a pojechała w góry. Dlaczego do tej Białki nie dojechała? Czy to też było pewna próba zmylenia jakby osób, że no, pojechałam do Białki, a tak naprawdę zatrzymałam się gdzie indziej, szukajcie mnie tam. Trudno powiedzieć, co. A jeżeli towarzyszyła Uli jakaś inna osoba, to może ta osoba nagle zmieniła plany i powiedziała Uli, że na przykład jednak spotkamy się gdzie indziej, pójdziemy gdzie indziej, że Białka jednak z jakiegoś powodu ten wyjazd do Białki odwołujemy, idziemy gdzie indziej. No właśnie, dużo jest takich niejasności. I tak jak mówię, od początku Ula jakoś była taka w tym wszystkim nieszczera. No, okłamała na samym początku już własnego ojca, tak? Więc raczej nie chciała, żeby ktoś wiedział, gdzie ona jedzie, gdzie przebywa. Bartku, ty rozmawiałeś z osobami, które znały Ulę, które z nią współpracowały. Kim była Ula? Jaki obraz z tych rozmów się wyłania? Czy Ula to była taka dość skryta osoba, taka artystyczna dusza. Mi zapadła w pamięć wypowiedź Piotrka Odorczuka, który pracował właśnie w Gazecie Krakowskiej i opisywał tą sprawę, że Ula jakby nie wierzyła, że ludzie mogą być źli. To pokazuje też taką ufność w stosunku do innych osób, że no, to też prowadzi do takiego wniosku, że jeżeli z kimś była w tych górach, to mogła nawet właśnie przypadkowo kogoś, z kimś się tam nawet na szlaku zapoznać. No, współpracownicy ją wspominają bardzo dobrze, lubili ją, choć twierdzą, że to nie była właśnie taka fotoreporterka stricte nadająca się do takiej pracy w mieście, że jednak to była taka właśnie artystyczna dusza, której no jednak takie materiały stricte miejskie mogły do końca nie pasować. Pani profesor, która ją uczyła, też bardzo miło Ulę wspomina jako taką ambitną osobę. Także no taka dobra dziewczyna, no zakochana w tych górach i to też jest taki pewien paradoks, że no w tych górach właśnie zginęła. Po twoim tekście prokuratura krajowa poprosiła akta tej sprawy, zaczęła się analiza. Wiem, że w materiałach dowodowych jest między innymi czapka, która została znaleziona na miejscu, gdzie Ula została znaleziona martwa. To jest czapka, która nie należy do Uli. Coś więcej o tej czapce, o tym materiale dowodowym możesz powiedzieć? No w tym momencie warto by było dla dobra tego śledztwa nie wyjawiać na ten temat zbyt wiele. Fakt, tak jest. Teraz prokuratura krajowa analizuje te akta, no i mam nadzieję, że przyniesie to pozytywne skutki i jednak śledztwo na nowo zostanie wszczęte. Od tego wydarzenia, kiedy Ula wyszła z domu, w tym roku minęło 10 lat. Twoim zdaniem rozwiązanie tej sprawy jest bliżej niż dalej?
Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby ta sprawa doczekała się w końcu rozwiązania. Szczególnie ważne będzie to dla ojca, który prowadził własne śledztwo, który bardzo tą sprawę do dzisiaj przeżywa, bardzo nam też pomagał w trakcie naszego dziennikarskiego śledztwa. Jemu bardzo zależy na tym, aby w końcu poznać prawdę, co się stało z Ulą, bo tak de facto śledztwo dotychczasowe nie doprowadziło donikąd, bo śledczy w zasadzie nie wykluczyli żadnej z możliwości. Nie wykluczyli samobójstwa, nie wykluczyli nieszczęśliwego wypadku, nie wykluczyli morderstwa, ale też na przykład nie wykluczyli, że mogło dojść do uduszenia. Dla nas, dla ojca, dla bliskich, no nie może to być satysfakcjonujące. Panowie, w tym roku mija 10 lat, odkąd Ula Olszowska wyszła z domu i znaleziono jej ciało. Co do tej pory udało się w tej sprawie ustalić? Rzeczywiście ta sprawa nie miała szczęścia, gdyby do prowadzących, może tak ogólnie powiem, ponieważ do mnie ta w ogóle sprawa, jeżeli mamy już tak się trzymać, trafiała przez przypadek, to znaczy jedna z dziennikarek ówczesnych Gazety Krakowskiej, pani Marta Paluch, opowiedziała mi w ogóle, że takie zdarzenie miało miejsce. Ja przyznam się szczerze, jakoś tą sprawę przeoczyłem. Na jej prośbę ściągnąłem te akta, no to była schyłek mojej pracy w policji. I powiem ci szczerze, że się zdumiałem po prostu, ponieważ już same zdjęcia zwłok ujawnione właśnie u Uli no, były bardzo cennym materiałem dowodowym wskazującym, co tak naprawdę wydarzyło się w tych Tatrach. Ja powiem ci tak w skrócie, myślę, że kiedyś będzie gościł w naszym programie podinspektor, też emerytowany policjant Dariusz Piekarski, według mnie najlepszy portrecista policyjny, genialnie rysował i on mnie uczył takiej zasady, on mnie bardzo lata temu, ponad 15 lat temu nauczył, Bogdan, patrz inaczej na zdjęcia. Zdjęcia ci pokazują dynamikę, dużo rzeczy. Po prostu nie patrz tylko jako na obrazek, patrz na to bardziej tak szerzej. I właśnie on mnie tego nauczył. Same te zdjęcia wskazywały na motyw seksualny. Przeczytałem te akta sprawy, nie miałem żadnych wątpliwości, że to kolejny przypadek ciemnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce, bo sprawa, kiedy ja się z nią zaznajomiłem, już była po umorzeniu wobec niestwierdzenia przestępstwa. A więc taki przypadek ciemnej liczby zabójstw poprzez złą kwalifikację prawną czynu. Mam nadzieję, że ta sprawa w tym momencie nabierze jak gdyby drugiego rozpędu, pędu i zostanie wyjaśniona, bo to nie jest trudna sprawa, jeżeli chodzi o ustalenie przynajmniej kwalifikacji czynu, że to było zabójstwo. Materiał aż krzyczy po prostu, że było to zabójstwo. Natomiast ja podejrzewam, że pewna opinia psychologiczna, która nie była jakoś jednoznaczna, tam były różne wersje, motywy, no ale przypadła do gustu prowadzącym policjantom śledztwo i powołując się na nią po prostu no, uznali, że był to nieszczęśliwy wypadek, że po prostu Urszula ściągając bluzkę wpadła do potoku, zmoczyła się. Kiedy zaczynała ściągać spodnie, to po raz drugi potknęła się i wpadła do potoku. No nie, to przyznam się szczerze, nie, w życiu bym takiej wersji wydarzeń nawet nie zaproponował szerszemu gronu słuchaczy, no ale takie stwierdzenia padły w tej opinii nieszczęsnej, psychologicznej, którą można zawsze jednak powtórzyć i dać fachowcom po prostu do zrobienia. Mariusz, ty podzielasz zdanie Bogdana? Ja myślę, że tak, bo patrząc na okoliczności i na miejsce ujawnienia, znalezienia zwłok i na to, co zostało zabezpieczone na miejscu zdarzenia, no raczej takiej wersji, że był to nieszczęśliwy wypadek i do tego tak w karkołomnym wykonaniu należy wykluczyć. Raczej tu należy iść w kierunku zabójstwa na tle seksualnym, prawda? No właśnie, wspomnieliście o tej analizie psychologicznej. To jest analiza, która jest, że tak powiem, jak się ją czyta,
No to tam jest tak, że Ula raz spadła do potopu, zmoczyła się, wyszła z tego potopu, potem zaczęła ściągać spodnie. Jak zaczęła ściągać spodnie, znowu wpadła do potopu i wtedy się utopiła. Nie chciałbym tego, Dawidzie, tego się nie da skomentować. Po prostu jest to wersja science fiction nieprawdopodobna i jako nieprawdopodobna można takie wersje zakładać, tylko jest zasada nieuczona w szkole oficerskiej, że wersje nieprawdopodobne się odrzuca. A tymczasem przy tej najmniej prawdopodobnej wersji za to zaczęto budować w ogóle narrację tego śledztwa. Właśnie, Mariusz, zaczęto budować narrację o nieszczęśliwym wypadku, dość karkołomną, a jednocześnie w aktach sprawy są analizy i opinie o tym, że urazy, które są na ciele Uli, one nie powstały w sposób naturalny, a najprawdopodobniej, że ciało było przez kogoś ciągnięte. No tutaj należy raczej w tym kierunku, że jednak te zwłoki zostały przemieszczone na skutek tego przemieszczenia. One nie zostały odnalezione w miejscu, gdzie nastąpiło zdarzenie. Natomiast, tak jak to mówiliśmy wcześniej, przyjęcie takiej karkołomnej wersji, no to jest... Duży błąd. To jest po prostu błędem, bo zawsze w każdej sprawie generalnie zawężamy swoje czynności do wersji prawdopodobnej, najbardziej prawdopodobnej wytycza się te wersje, które można zweryfikować w jakiś sposób prawdopodobny, natomiast ta wersja jest raczej nieprawdopodobna. Poza tym pokutuje w tej sprawie kolejne coś, o czym już mówiliśmy w czasie jednego z naszych odcinków, w czasie spotkania z doktorem Filipem Bolehała, że śledztwa dotyczące właśnie zbrodni zabójstwa, w ogóle dotyczące pozbawienia życia innego człowieka, w dużej mierze prokuratura opiera się na wynikach sekcji zwłok. Jest to traktowane jako taka super broń, super, nie wiem, czynność, która właściwie wszystko wyjaśnia. To jest kolejny przykład, że są takie sprawy, gdzie sekcja zwłok jest tylko jedną zwykłą czynnością, gdzie jej wyniki można tak naprawdę brać pod uwagę na trzecim, na czwartym miejscu. Nie jest to jakiś super dowód w sprawie. Poza tym te sekcje, jak obserwowałem przez lata, one są, biegły nie jest detektywem. On nie ma dostępu do całości materiału, nie widzi całego tego jak gdyby tła, które czasem bardzo dużą rolę tło robi w wyjaśnieniu okoliczności danej sprawy, a nie sam ten obraz główny, czy ten motyw główny. I tutaj no, siłą rzeczy ktoś, kto przeprowadzał sekcję, nie wiedział o tym, że na przykład peleryna była znaleziona właśnie odwrócona Uli. I to w takim grocie, że prawdopodobnie ona przeciskając się po prostu zostawiła w tym miejscu, czyli prawdopodobnie uciekała przed napastnikiem. Takich rzeczy ten biegły nie miał prawa wiedzieć, bo nawet podejrzewam, że nie wszyscy ludzie, którzy uczestniczyli, inni biegli też znali te okoliczności sprawy i dopiero całość można gromadzić, dopiero analiza całości materiałów daje jakieś podstawy do stwierdzenia wersji. Natomiast tutaj wszystkie te opinie są, odbieram, takie szczątkowe. Ktoś w ogóle nie zaznajomiał się z inną, jak gdyby, partią materiałów i nie szukał tak naprawdę prawdy w tej sprawie, tylko takie po prostu zawężenie tych czynności do mojej po prostu dziedziny, którą się zajmuję, i nie interesuje mnie całkiem inne rzeczy po prostu. To jest duży błąd, nie tylko w tym śledztwie, ale w innych śledztwach, których miałem do czynienia, z którymi się zapoznawałem i analizowałem. Wspomniałeś Filipa Bolehałę. Ja ostatnio miałem okazję z nim przeprowadzić wywiad i właśnie wspominał jedną rzecz w tym wywiadzie, że sekcja zwłok czy badania medyka sądowego nie mogą być traktowane jako taki wyznacznik wszystkiego, ale jakby są elementem szerszej całości. Tak, on też mówi właśnie o tych puzzlach, że dopiero to jest jakiś element tych puzzli, z których śledczy musi ułożyć. Filip ma tego świadomość, ale cały materiał. Ale Mariusza właśnie chciałem zapytać. Mariusz, twoim zdaniem te puzzle, które kolokwialnie znajdują się w aktach sprawy, one dają jakiś obraz tego, co się mogło wydarzyć w górach? Tak, bo od samego początku mamy tutaj do czynienia z wieloma niewiadomymi, które nie zostały wyjaśnione, ustalone. Sam moment wyjazdu, sam moment pobytu w górach. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, tu rozmawialiśmy wiele razy, pewnie będziemy rozmawiali w tym programie o takiej specyfice Podhala,
że jednak nie zostały ustalone wszystkie okoliczności pobytu Uli w Kurach, w Poroninie. Nie zostali dokładnie ustaleni świadkowie, którzy mogliby wnieść wiele do tej sprawy, czy przebywała tam sama, czy z osobą towarzyszącą, jak to wszystko wyglądało. I tak biorąc pod uwagę te wszystkie elementy i złożenie tych elementów, można odnieść się dopiero do całości tej sprawy, prawda? Myślę, że na tym etapie jest potrzebne jak gdyby zespolenie tych wszystkich elementów, ustalenie pewnych rzeczy, a na łamach tego programu możemy też zaapelować do ludzi ewentualnie posiadających wiedzę w tej sprawie o przekazanie istotnych informacji odnośnie z kim Ula mogła wtedy przebywać, gdzie mieszkała, gdzie wychodziła, jak to wszystko wyglądało. Z tego co wiem, to w tej sprawie, zanim jeszcze odeszliście ze służby, przeprowadziliście analizę. Co możemy zdradzić, albo co wam wyniknęło z tej analizy, Bogdanie? To znaczy tak, ja zawsze będę powtarzał i to śledztwo jest takim klasycznym też dowodem na jak gdyby potwierdzenie mojej tezy, że w sprawach dotyczących zbrodni zabójstwa każda sprawa ma swój klucz. Jest to klucz bardzo zindywidualizowany. Bardzo często w swoich analizach pisałem, że najczęściej tym kluczem nie są ślady kryminalistyczne. Bardzo rzadko właśnie ślady kryminalistyczne są kluczem, które prowadzą do rozwiązania zagadki dotyczącej zbrodni zabójstwa. Tutaj ale też... Ale muszę ci przerwać, bo bez tych śladów rzeczowych ciężko jednak przed sądem potem coś udowodnić, tak? Więc może byśmy to tak trochę sprecyzowali, tak? Oczywiście, to w tej sprawie są ślady rzeczowe i one też muszą być badane, natomiast te ślady rzeczowe to jest zawsze przeważnie, to jest drugi garnitur, drugi poziom prowadzenia śledztwa. To nie są najistotniejsze ślady, bo często, tak jak mamy często bałagan w swoich rzeczach prywatnych, tak samo często jest bałagan właśnie w tych śladach, tych takich właśnie namacalnych. To jest normalna przypadłość ludzi i niezrozumienie tego faktu powoduje niezrozumienie mnie jako twórcy różnych teorii kryminalistycznych. No i poza tym brak popatrzenia na rzeczywistość z punktu widzenia realistycznego, a nie z punktu widzenia, które kiedyś starotestamentowy prorok określił, że są to urojenia serc waszych i w dużej mierze te teorie kryminalistyczne, na których się opiera współczesny świat, to są właśnie to są urojenia serc różnych naukowców. Ale tak, zmierza do brzegu, masz rację, do brzegu, Dawidzie. Nie dlatego, bo chciałem ci przerwać, bo jakby żebyśmy takie może trochę bardziej wyjaśnili też naszym widzom, bo mówisz, że te ślady kryminalistyczne, one to jest drugi garnitur, nie są bardzo ważne. Rzadko w sprawach zabójstw prowadzą do rozstrzygnięcia. Owszem, jeżeli jest jakiś przypadek, one mogą doprowadzić w takich zbrodniach przypadkowych, gdzie na przykład, nie wiem, jest sytuacja, że ktoś odmawia na przykład dania złotówki czy poczęstowania papierosa i ma do czynienia z agresywnym człowiekiem, prawda, i dochodzi do akcji, do zabójstwa, to wtedy tak, można te ślady, można się posiłkować. Natomiast... A nie ma wrażenia, że ta sprawa... Umówmy się tak, że to, co mówi Bogdan, to jest jak gdyby tutaj jest kwestia czego innego. To jest kwestia tego, że wytypowanie czy ujęcie sprawcy gdzieś można tutaj kierunkować w tej sferze innej. Natomiast te ślady na pewno potem, jeśli są oczywiście zabezpieczone, powodują to, że można udowodnić tą wersję i przeprowadzić w sądzie i tak dalej. Natomiast w drugą stronę, jak gdyby, czyli mając same ślady, niekoniecznie one nam dają to, że my sobie wytypujemy sprawcę, zatrzymamy go i to będzie ten sprawca, prawda? Zawsze jest kwestia ustalenia tej osoby, do której można typować te ślady, prawda? Że musimy. Dlatego też mówię, że to jest proces wtórny śladu. Ale też dobudowałem po to, żeby tutaj
przynajmniej ja żyłem też miałbym z takiego wrażenia, że ślady kryminalistyczne gdzieś tu na boku, a nie, nie, to są, ale to nie, oczywiście, że nie, ale nie można im, nie, ja znowu się pewnie powtórzę, ale wprowadziłem takie pojęcie fetyszyzacji śladów kryminalistycznych i często te ślady kryminalistyczne są fetyszyzowane. Trzeba po prostu... Czyli nadmiar śladów, tak? Nie do końca nadmiar, tylko nadmierne zaufania do tego, że ślady kryminalistyczne doprowadzą do udowodnienia winy, do ujawnienia sprawcy. Jest to bardzo często zła droga prowadząca donikąd, postawienie na ślady kryminalistyczne. My mamy po to rozum, intuicję, po to doświadczenie życiowe, żeby musimy dążyć najpierw po prostymi czynnikami do ustalenia, co się mogło wydarzyć, jaka wersja jest prawdopodobna, gdzie szukać później tych śladów, które mogą być właśnie ważne, te dowodowe, ale to jest już drugi poziom. I w tym śledztwie oczywiście też, bo zacząłem ci mówić, że dostrzegłem jak gdyby nawet dwa klucze, które powinny doprowadzić właśnie do rozstrzygnięcia, do ustalenia w ogóle okoliczności tej tajemniczej śmierci. Ja nie boję się użyć słowa zabójstwa Uli. A mianowicie pierwszy to będzie ten dom, gdzie z dużym prawdopodobieństwem mieszkała. Tu z jakichś powodów ktoś nie chce się mieszać. Wiedząc, co się stało po prostu, wiedząc, że te zwłoki Uli zostały ujawnione w takich, a nie innych okolicznościach, ktoś nie chce się mieszać, po prostu nie chce mieć problemów z wymiarem sprawiedliwości, pewnie tutaj jakaś jest taka klasyczna zmowa milczenia, ale to jest ważny klucz, który może właśnie doprowadzić do bardzo istotnych ustaleń w tym śledztwie. No i drugi klucz, ten tajemniczy mężczyzna, który nawiązywał sam kontakt z policją. I dodam ci tylko, że zwłaszcza właśnie w postępowaniach dotyczących zbrodni zabójstwa bardzo często dochodzi do interakcji pomiędzy policją kryminalną, która prowadzi śledztwo, a sprawcą. Ponieważ to jest związane z lękiem tej osoby, która chce uniknąć odpowiedzialności karnej. Wiadomo, że to jest bardzo, za zabójstwo jest bardzo wysoka kara grozi. I dochodzi właśnie do tej interakcji. Zazwyczaj sprawca nawiązuje pod jakimś pozorem kontakt z tą policją kryminalną i sprowadza śledztwo swoimi informacjami na fałszywe tory. Jest to taki bardzo często spotykane zjawisko w sprawach dotyczących zbrodni zabójstwa. Ja bardzo często się z tym zjawiskiem w swojej karierze spotykałem. Mariusz, no właśnie, jest tajemniczy mężczyzna, który dzwoni na policję, przedstawia różne wersje, że miał kogoś widzieć. W momencie, jak zaginęła Ula, on dzwoni też po pewnym okresie czasu, więc nie od razu. Co my wiemy o tym mężczyźnie, albo inaczej, co możemy powiedzieć o tym mężczyźnie? No tutaj z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć to, że są dwie możliwości. Jedna to jest taka, że chce pomóc policji, ma taką wiedzę, faktycznie był w tym miejscu. Natomiast Dla nas najbardziej prawdopodobna to jest wersja, że jednak brał udział w tym zdarzeniu, a wręcz był sprawcą, prawda? I nakierunkowuje tutaj w tym momencie, tak jak wcześniej w wypowiedzi, organy ścigania na fałszywy trop. Szczególnie, że on, prawda, tam kilkakrotnie dzwonił do was. Tak, tutaj jest kluczowa kwestia, że przedstawiając gdzieś opowieść, która mówi, że słyszał podniesione głosy, była jakaś awantura, kłótnia, kobieta, mężczyzna, dziecko, wprowadza elementy takiej dezinformacji, prawda, policji w tym momencie. Czyli rozsiewa iluzję, prawda, mówiąc tym naszym archiwalnym językiem, prawda. Stara się gdzieś tą rzeczywistość. Ale zwróć, Mariusz, uwagę jedno, właściwie te kontakty nie zostały w ogóle uwzględnione przy ocenie materiału dowodowego przed podjęciem decyzji o umorzeniu śledztwa i stwierdzeniu, że w tej postępowaniu nie ma w ogóle dostatecznych danych, że doszło do zbrodni zabójstwa, skoro ten człowiek wprost sugeruje, wprost mówi, że widział moment zabójstwa Urszuli. I dlaczego akurat właśnie jego właśnie sam fakt został pominięty. Ja podejrzewam dlaczego, ponieważ nie został ustalony, nie został przesłuchany i dla prokuratury jest martwy. No niestety przepisy naszego prawa mówią, że notatki urzędowe nie można traktować jako materiału dowodowego. Jest to kuriozum. Czyli jeśli dobrze rozumiem, mężczyzna zadzwonił, kto sporządził notatkę, a
Ale jakby de facto ta notatka nie za bardzo wchodzi w ten... No bo jest taki przepis, że notatki urzędowe... Dlaczego? Z jakich powodów? Ja nigdy tego nie stałem zrozumieć. To jest po prostu jakaś gra i zabawa prawnicza, nic więcej, że trzeba kogoś uprzedzić o odpowiedzialności karnej. Większość sprawców w ogóle na nich to nie działa i kłamią jeszcze... Łatwiej mi się kłamie po uprzedzeniu odpowiedzialności karnej. Natomiast owszem, wpływa to uprzedzenie na osoby, które są Bogu ducha winne i boją się właściwie policji i tu dodatkowo się stresują, czy coś za mało nie powiedzieli, za dużo i tak naprawdę ten artykuł jest martwy po prostu i powielany, nie wiem, jest pewien standard i udajemy, że to jest, nie wiem, jakaś europejska norma, jest to postęp cywilizacyjny, nie rozumiem tego zjawiska. Czyli Mariusz, de facto mamy człowieka, który w najlepszym wypadku jest świadkiem, który mógł widzieć moment... W najlepszym wypadku moment śmierci, zabójstwa Uli, a w najgorszym jest sprawcą. Jest to człowiek, którego od 10 lat nikt nie przesłuchał, ani nie zadał sobie trudu, żeby do niego dotrzeć. Tak, ja myślę, że tutaj w tej sprawie należałoby się skupić na dwóch aspektach. Jeden aspekt to jest odtworzenie jak gdyby czasu i miejsca, tak, czasu miejsca pobytu, miejsca noclegu, osób towarzyszących ewentualnie Uli, a druga kluczowa to tego mężczyzny, prawda, który, tak jak mówimy tutaj, raczej starał się rozsiewać tę iluzję. Mariusz Bogdan, tutaj otwarcie mówicie, że śmierć Uli Olszowskiej nie jest przypadkiem, że doszło do zabójstwa. Mimo wszystko od 10 lat w tej sprawie niewiele się wydarzyło. Niewiele udało się posunąć tą sprawę do przodu. Waszym zdaniem jest szansa w tym gąszczu przepisów polskiego prawa, żeby tą sprawę rozwiązać? Oczywiście, tylko on wymaga pewnej determinacji i żeby nad tą sprawą pochylili się wreszcie fachowcy, którzy rozumieją zbrodnie zabójstwa, bo często ja spotykałem się ze świetnymi policjantami, którzy nie czuli zbrodni zabójstwa. Po prostu jak gdyby odczuwali lęk, że są to sprawy, gdzie sprawcy grozi właśnie duża kara i w związku z tym jest większa odpowiedzialność. I dużo ludzi nie nadaje się po prostu. Ta uwaga dotyczy zarówno policji, jak i prokuratury, jak i sędziów. Po prostu nie nadaje się do rozstrzygania spraw dotyczących zbrodni zabójstwa no z tych właśnie powodów, które wymieniłem na wstępie. No muszą się zająć tą sprawą fachowcy i myślę, że od razu ta sprawa ruszy z kopytem. To nie jest trudna sprawa. Ja myślę, że poza tym, co mówiliśmy, co mamy w tej sprawie, co zostało zabezpieczone, to możemy tutaj przy okazji tego programu zaapelować też o jakąś, prawda, przerwanie tej zmowy milczenia, bo ona na pewno gdzieś miała miejsce, ma i być może ktoś, kto posiada istotne informacje w tej sprawie, będzie mógł przekazać tę informację, podzielić się, patrząc na brutalność tego zabójstwa i wszystkie okoliczności. Można wystosować takie ta, w tej sprawie jest jeszcze drugie takie dno po prostu też związane z przepisami prawnymi, że praktycznie nie było oględzin miejsca zdarzenia, ponieważ no, okazało się, że policja tatrzańska, zakopiańska nie miała przeszkolenia do prowadzenia czynności w wysokich partiach gór. No, to też jest kolejne jak gdyby no, kuriozalne stwierdzenie, ale czy te oględziny są tak istotne? W każdej śledztwie tak naprawdę szukajmy prawdy, a nie czepiajmy się, że nie ma oględzin, że brakuje tego, bo to zawsze będzie czegoś brakowało, czegoś nie będzie z takich przypadków górskich, nie będzie zazwyczaj zapisów z kamer, prawda, na których teraz jest w dużej mierze śledztwo prowadzone w takich sprawach miejskich, powiedzmy. Stąd zawsze są jakieś przeszkody, ale te przeszkody no, trzeba pokonywać, po prostu zmieniać taktykę prowadzenia postępowania i ta sprawa wyjdzie. Wspomniałeś o tym, że nie było oględzin. Ja się spotkałem z takim powiedzeniem wśród policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej, że jeżeli kogoś chcemy zabić, to jest najlepiej to zrobić w górach, bo procedury de facto wykluczają udział policjantów i w oględzinach, i nie ma tam właśnie takich materiałów typu nagrania z kamer, mało świadków, zawsze można zwalić na nieszczęśliwy wypadek.
Myślicie, że to też z tego powodu jest trudność rozwiązania tej sprawy, że gdyby to zdarzenie miało miejsce nie w górach, a na jakiejś, nie wiem, polanie, pod miastem, to ta sprawa byłaby już rozwiązana? Myślę, że tak. Że to w jakiś sposób się też przyczyniło do takiego chaosu po prostu informacyjnego w tej sprawie. Ale tak jak mówię, no, nie ma co po prostu narzekać nad rozlanym mlekiem. Po prostu ta sprawa akurat takie ma materiały i trzeba kontynuować śledztwo, po prostu prostować niektóre ścieżki, ustalać, dopytywać, wyjaśniać i nie zastanawiać się, że nie było oględzin. Oględziny to jest też wymóg z przepisów i bardzo mało kto czyta w ogóle, jeżeli są ręcznie pisane, to się czasami często nie da w ogóle odczytać tych oględzin. W kryminalistyce zamiast dążenia do prawdy postawiono właśnie na takie formalne aspekty ujęte w kodeksie postępowania karnego i to jest naprawdę dużą przeszkodą w ustaleniu prawdy, która często wymyka się tym poglądom profesorów prawa, którzy układają prawa i posłom, którzy później zatwierdzają. Trzeba dużo mieć pokory do realu. Ja myślę, że okoliczności to, że to były góry i jakieś, prawda, ciągłe zdarzenia w górach, mit, że gdzieś tam jest bardzo dużo wypadków, faktycznie bardzo dużo osób corocznie, co jest też prawdą, corocznie ginie w górach, a jednak te wypadki wyglądają troszeczkę inaczej, bo gdzieś tam to wygląda tak, że te osoby spadają z stromych w przepaście. No, są to wypadki typowo górskie. Na pewno spowodowały w tej sprawie to, że zakwalifikowano to jako kolejny nieszczęśliwy wypadek. Mariusz, akta tej sprawy trafiły do Prokuratury Krajowej, gdzie trwa analiza. Wiem też, że aktom przyglądają się policjanci z krakowskiego archiwum, ludzie, których wy znacie, z którymi wiele lat współpracowaliście. Myślicie, że to jest ten czas, kiedy ta sprawa nabierze drugiego życia? Ja mam nadzieję, że tak, bo myślę, że jest teraz możliwość i przy zaangażowaniu i pracy i Prokuratury Krajowej, i tych osób uda się tą sprawę wyjaśnić i doprowadzić do końca. Bogdanie? Na pewno będzie to dużo trudniej niż te 10 lat temu, kiedy jednak łatwiej byłoby tą sprawę doprowadzić do końca, ale ja znam właśnie policjantów z archiwum, ich znam prokuratorów z Prokuratury Krajowej w Krakowie, i wiem, że są to osoby godne zaufania, którzy jak nie odpuszczają po prostu i nawet w sprawach uznawanych za beznadziejne podejmują trud ustalenia prawdy, co się wydarzyło w danej sprawie.